Co mamy na stole? Zestaw telegrafii wielokrotnej, a w zasadzie tylko dwie wkładki, dwa kanały. Do czego to służyło? To służyło do przesyłania telegramów ogólnie biorąc. Czyli dalekopis był dołączony przewodami do takiego urządzenia? Czy to urządzenie było gdzieś na centrali? Gdzie... No nie bezpośrednio taki dalekopis, bo jeszcze tam przystawki były aparatowe, ale ogólnie biorąc przychodziły sygnały telegraficzne, tak zwane naturalne, czyli takie, że się zmieniała biegunowość plus minus. 20 mA płynęło po stronie nadawczej. No i nadajnik wysyłał dwie częstotliwości, zależne właśnie od tej polaryzacji. No i taki sygnał akustyczny mógł być wysyłany łączem telefonicznym. A po stronie odbiorczej stosowny filtr wydzielał sobie te konkretne dwie częstotliwości. I takich kanałów było 24. 24 kanały telegraficzne w jednym kanale telefonicznym. No i odbiornik, prawda? No i po stronie odbiorczej znowu przekaźnik taki polaryzowany do zamiany znowu na te sygnały telegrafii naturalnej. Kiedy to przestało być używane? Razem z końcem telegrafów? No i chyba dużo później, bo przecież dalekopisy się utrzymały. No jeszcze co, to lata 2000. Ja widziałem komunikaty policji z 2009, że upłynęją, co prawda nie coś takiego, tylko o generacje nowsze z lat 80. Czyli prawdopodobnie jeszcze w pierwszej dekadzie lat 2000, możliwe, że jeszcze było gdzieniegdzie w użytku. Czy to urządzenie jest sprawne? Zasadniczo wydaje się, że podzespoły są sprawne, natomiast ja chyba nie mam tutaj wszystkiego. I prawdopodobnie ten zestaw, który tutaj jest zeskładany, nie zawiera wszystkich wkładek takich, jakie one powinny być. Ja bowiem nie mam kompletnej dokumentacji od tego zestawu TGF24/2. Ja mam tę dokumentację taką, można powiedzieć, miejscami szczątkową, miejscami nawet dosyć szczegółową, bo są niektóre schematy, ale tutaj brakuje mi jeszcze wiedzy, jak to tak naprawdę powinno być. To, co tu jest, no daje się uruchomić, w sensie, że sobie nadajniki porozmawiają ze swoimi odbiornikami, ale tutaj no wydaje się, że czegoś tam brakuje. Tu zresztą jest jedna taka dziura. Są też takie wkładki, które wydaje się nie pasują do tej konkretnej obudowy. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że jest zestaw taki pomniejszony, tak? To jest dwa kanały. Natomiast takie duże zestawy, no to była właśnie szafa zawierająca chyba dwa razy po 24 kanały. Bo to było TGF24/48. Ale konstrukcja tego urządzenia jest bardzo ciekawa. No są to takie zespoły wkładane do stosownych gniazd. Takie gniazda wielopinowe. Przy czym część podzespołów miała zaprojektowane płytki drukowane takie w technologii jednostronnej. Zawiera to sporo takich elementów germanowych, tutaj są polskie diody, ale są też i zagraniczne tranzystory, czyli wsad dewizowy. A część zespołów jest robiona na płytkach uniwersalnych. Tutaj akurat będzie ciężko na tym egzemplarzu pokazać. Może tu zaraz sięgnę, może tam znajdę. W każdym razie to było na takich uniwersalnych płytkach porobione, niektóre z tych zespołów. Przełączniki albo tak jak tu, obrotowe, w niektórych wersjach zespołów liniowych. Tak, dobrze pokazuję górą. Albo już na izostatach, tak jak tam w tej szafie. A zatem mamy do Państwa mały apel. Pamiętacie Państwo nasz poprzedni apel dotyczący telewizji przemysłowej Alfa? Otóż dzięki informacjom dostarczonym przez widzów udało się uruchomić taki jeden obwód. I teraz mamy kolejny apel. Tak, apel jest związany z informacjami, dokumentacją bądź częściami do właśnie tego zestawu telegrafii TGF24. To była produkcja zapoczątkowana w poznańskiej Teletrze, Telkom Teletra. To było w 1968 roku i prawdopodobnie w latach 70. zaprzestano produkcji tej wersji, dlatego że
już wersja młodsza, oparta o takie żółte podzespoły. To już była wtedy TGFM 120. Była produkowana od 1978, tak wynika znowu z tych szczątków dokumentacji. Czyli prawdopodobnie tutaj mówimy o podzespołach wyprodukowanych w latach 68, być może 78, być może krócej. Jeżeli macie Państwo jakąś dokumentację, informacje o podzespołach, może same podzespoły, prosimy o kontakt.